szkoły, a przynajmniej jeszcze chodząc do pierwszych klas szkoły podstawowej, się patrzysz. Szkoła podstawowa numer 2, Ostu Wielkopolski, imieniem Ewarysta Estkowskiego. Dawało to tytuł, że jakbym się źle zachowywał na ulicy, to każdy miał prawo zwrócić mi uwagę, jednocześnie pójść do nauczyciela tej szkoły, powiedzieć, wasz uczeń tam, nie wiem, co papierosy pali, kamieniami rzuca, czy coś. Zmieniły się czasy w tym znaczeniu, że takich plakietek nie używamy, ale ksiądz Bielski nie jest reprezentantem samego siebie, tylko reprezentuje zgromadzenie, samo związkiem swoim działaniem, to zgromadzenie rozsadza. W związku z tym bardziej powinni być chociażby jeden współbrat, czy to najlepiej oczywiście z instytucji reprezentującej władzę zgromadzenia, ale jeżeli to chociażby po linii osobistej, który tego człowieka przywołuje do porządku, dlatego że zwróćmy uwagę, jeżeli od 11 kwietnia ten człowiek tu w tym kościele odprawia nową mszę, to on się od tego czasu nie spowiadał? Jak się spowiadał, to musiał okłamywać spowiednika co do faktów z 11 kwietnia, jeśli je włączył, albo spowiednik musiał okłamywać jego. Więc mamy smutną konstatację, że zgromadzenie zakonne jest częścią owego, nasze salezjańskie jest owego deep church, czyli faktycznie diabelskiej struktury, która w niej chce stać po stronie prawa Bożego i je bronić, broni kłamstwa, grzechu, nieprawości w swoich członkach, księdzu Bielskim. No a jeżeli to robi, no to o niczym nam innym nie mówi, tylko mówi o tym, że upadek posoborowia i posoborowych struktur, które mienią się jako katolickie, a pytanie, jeżeli są, to w jakim stopniu? A jeśli nie są, to dlaczego się tak nie ogłaszają? Czy są wyznawcami nowej religii, posoborowi? Wiele było herezji i sekt w 2000 lat Kościoła. Posoborowie jedna z nich, najbardziej dotkliwa, bo przyłączyła się hierarchia Kościoła, instytucja soboru, hierarchowie, papież, ale tak by się to wtedy tłumaczyło. Natomiast takie działanie księdza Bielskiego i jego przełożonych, współbraci pokazuje nam, trudno jest chodzić do sądu, nie zawsze to miło, jeszcze w tym tygodniu mi przyjdzie raz iść. Obojętnie, czy mi się idzie tam w charakterze, jak dzisiaj, oskarżonego, czy jak za dwa dni, czy ile tam pójdę, jako właśnie oskarżyciel posiłkowy. Każda wizyta tam nie jest niczym przyjemna. Jednak każda z nich zwiastuje. Dni posoborowia są policzone. Fałszywa religia posoborowia wprowadzona, uwiarygodniona przez instytucje Soboru Watykańskiego II i posoborowych hierarchów, każą nam wierzyć, papieży. Jej dni są policzone, wcześniej czy później upadnie.